la 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 la. Cześć, jestem Pingwinek. W imieniu dziewczyn chciałbym poprosić, żebyście dały słodkiego suba. W zamian za to zaśpiewam wam piosenkę. Suba, 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 ru. To nie ta reklama. Suba, 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 daj. A straciłam ostrość na chwilę. Za każdego suba będę się dla was przygotowywał, żeby zaśpiewać Jezioro Pink będzie. Dobra, uciekam, bo trochę przynudzam. Jak? Ten sweter, ta choinka. Ja to jak myślałam wyglądam. Bim, 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 bim. Ja tu się zlewam trochę z tą choinką, ten sweter jest taki super, nie? I szerokość podobna. La 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 la. Witajcie w 15 dniu Vlogmas. Tu już 15 dzień, 15 dni trudów nagrywania dla naszych wspaniałych widzów. Przyjemności nagrywania, nagrywanie, zgrywanie, montowanie, uploadowanie, nie ma spania, powinny być spani teraz, nie ma spania. Moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, żeby trochę odmienić wam vlogi, które są przede wszystkim vlogami świątecznymi, vlogami, które dotyczą dosłownie wszystkiego, co związane jest ze świętami, postanowiłyśmy zrobić dzisiaj haul lumpeksowy ze sweterkami świątecznymi i takimi, no, zimowymi świątecznymi rzeczami, które kupiłyśmy. Bo nie, to nie, nie. Dwa razy bo było. Chcecie trzecie? Rzeczy świątecznych, które kupiłyśmy w trakcie naszych wojaży po lumpeksach, które mogliście zaobserwować w ostatnich vlogach. Więc zaczynajmy bez zbędnego gadania. Żeby ten film trwał, jest zaledwie 10, no 15 minut. Start. Oczywiście tak to bywa w życiu, że ja zazwyczaj pomijam swetry, dlatego że swetry, które są naturalne i mają wspaniałe składy, gryzą mnie do bólu. Czasami te, które mają gorsze składy, też mnie gryzą, więc ja bardzo rzadko noszę swetry. Natomiast no, mam teraz jeden swetr, który bardzo lubię, ale nie dzisiaj, nie o tym, nie teraz, następnym razem. To pierwszy swetr, to jest swetr z OLX-a, który tak przemknął już w jednym vlogu. I to jest ten sweter. On jest taki ładny. W ogóle pomyślałam, takie modne są teraz swetry zapinane na guziki, więc od razu w OLX-a sweter zapinany na guziki. I to był pierwszy, który mi wyskoczył. I on kosztował 10 lub 20 zł, więc niewiele myśląc kliknęłam kup. Chyba z przesyłką tyle kosztował, tak mi się wydaje, już nie wiem, nie pamiętam, bo tak... Nie wiem, możliwe. I ja od razu jak zobaczyłam ten sweter, to zobaczyłam też wybiegi Gucci. Tak mi się bardzo to skojarzyło też kolorystycznie, jeśli chodzi o wzory. Ponadto zobaczyłam od razu ten sweter z tą koszulą. Dlatego tak się ubrałam pięknie i odświetnie i zlewam się z choinką, zauważyłam. I gdybyś siedziała tutaj, to ja bym się tak nie zlewała z tą choinką, a teraz to się zlewam. Możemy się zmienić. Nie, chyba jest okej. Okay. Nie wiem. Jak zawsze ty stoisz? To czemu marudzisz? Nie wiem. No, bardzo jest fajne. Też mi się podoba. Taki babinkowy, nie? Ale też jest taki uniwersalny, bo można go wystylizować bardzo elegancko. Tak jak ja a teraz. Można go też wystylizować tak na luzie. Naprawdę, naprawdę super wzór. Dopasowałam do tego taką starą broszkę też z perełką. I o, pięknie. Ciepło? Cieplutko. I przyjemnie. I angielski jest ten sweter. Ale jeśli ma być taki świąteczny, taki wiecie, że o, że święta, że z tych ugly sweater. Patrzcie! Myślę, że ten sweter jest mega zabawny. To jest taka firma Denim by Hampton Republic 27. Bardzo znana firma. Bardzo. Nie wiemy z czego jest, czy wiemy? Oczywiście akryl i poliester. I o ile na co dzień w lumpeksach unikam takich składów, to uwierzcie mi, że praktycznie niemożliwym jest znalezienie swetra świątecznego, który składem, tak, ma dobry skład. Więc jak już mam wydawać hajs na akryl, to niech to będzie akryl za 15 zł z lumpeksu, z drugiej ręki. Ten Mikołaj sarobiście wchodzi do komina, wygląda trochę jak ja. Jakbym się chciała przepchnąć przez komin, to mniej więcej tak by się to skończyło. Utknął jak ja ostatnio pod bufetem, żeby podłączyć iluminacje świetlne.
Dokładnie, ja tam utknęłam. Musicie to zobaczyć, kto nie widział. Ten wraca do vloga. 12. 12. I ile za niego dałaś? 15-18. Coś takiego, bo on był na wagę. 44 zł za kilogram. Wszystko wybrane. Ładny płyn dobry. Jest bardzo przyjemny, ładnie się suszy i się w ogóle nie gnie. Nie zmienił swoich, że tak powiem, właściwości po praniu, więc na plus. Uważaj na drzewo. Protip. Wszystkie świąteczne sweterki wyglądają super do ciemnych czarnych spodni albo do czarnych jeansów. I naprawdę, kurczę, no ja miałam taki problem, że przymierzałam kilka swetrów i po prostu tak tanio wyglądały na mnie, a ja w nich. A ten jest taki grubszy i właśnie bardzo mi się podoba. Czerwone usta też zawsze do tych swetrów pięknie wyglądają. O! O! Kolejny vlog jest... Jest źle. Tak, z tymi trzema nogami moimi. Tak, tak. Kolejny sweter nie jest swetrem świątecznym, aczkolwiek może być. W sensie nie ma żadnego tam motywu świątecznego, ale jest taki sztos. Jest dokładnie taki sweterek, jak kocham. Majestatyczny. Iza musi mieć takie majestatyczne swetry, takie duże, takie wiecie, żeby tutaj miał jakieś szersze rękawy. O. Troszeczkę tutaj zwężone na nadgarstkach. Wielki golf, szeroki, w pięknym kolorze mlecznej czekolady. O, masz rację, on jest. Albo tego, pierniczka, w pierniczkowym kolorze. Albo wnętrze z pralinki Indora czerwonej. Albo pierniczkowy. Idziemy za daleko. Z warkoczami, to ma tyle warkoczy, trzy warkocze ma. 15% mohair, 25% wełna. A reszta to nieważne. Z drugiej ręki. Bardziej ekologicznie się nie da niż z drugiej ręki. Ciekawe, czy bym nie gryzł, bo nie czuję teraz. Bo ja normalnie już po dłoniach czuję, że mnie swędzą po tym, a... No, Anglik. Anglik, nie dość, że Anglik, to jeszcze lotnik. To jeszcze Sputnik. Ten golf jest taki wysoki. Oczywiście jeszcze maską. Z funkcją maski. Golf z funkcją maski. O, ale wywinięty, jest taki gruby. Lubię, jak to tak ten ślicznie to wygląda. Warkocze. No i też do czarnych spodni klasy. Może tam w kącie jeszcze powiesimy na tym haku lampki. Dobrze. A nie wiem, jak nie będziemy zapalać. Tak, tak, tak. Kosztował? 40. Kolejny film mogliście w pełnej krasie podziwiać we vlogu 12. Ma śnieżynki. Kolejny film mogliście w pełnej krasie podziwiać we vlogu 12. To jest pewien problem, że ja nie wiem, czy wy zrozumiecie, co ona gada, albo co ja gadam, bo generalnie jest mniej więcej tak, że wszystko jest bez sensu, więc jeżeli czegoś nie rozumiecie, to w ogóle się tym nie przejmujcie. To nie z wami jest problem, to z nami jest problem. Kolejny sweter mogliście podziwiać we vlogu ze strojenia choinki i to jest taki pęknięty ciastek i śnieżynki w pięknym granatowym kolorze. To jest oczywiście nie obyło się bez afer, prawda? Tak, ponieważ jedziemy samochodem, ja krzyczę do kolegi, zobacz, zobacz, stój, zatrzymaj się i spójrz na prawo, popatrz co tam jest sweter z ciastkiem, pękniętym ciastkiem. Jak wpadła. I jak ona wpadła, jak po prostu ostentacyjnie otworzyła drzwi i powiedziała do pani: proszę mi powiedzieć, że sweter z wystawy można kupić. Bo zazwyczaj nie można, zazwyczaj jest tak, że... W Warszawie nie można. U nas jest zazwyczaj tak, że nie, za dwa tygodnie w momencie, kiedy będzie wymiana towaru, to można będzie kupić. Ale jak przychodzicie, nawet jakbyście były pierwszym klientem po wymianie towaru, to nigdy tych rzeczy tam już nie ma. Tak raz było, umówiłam się i zostałam oszukana. Tak. I pani powiedziała, oczywiście, że można. Zdjęła, rozebrała, już następna pani za plecami czyhała, o, ja chciałam dla syna, no właśnie się zastanawiałam. Ale ja myślałam, że nie można z wystawy. Ale Iza była niewzruszona, nie reagowała w ogóle. Sweter ostatecznie wylądował w dłoniach Izy, kosztował 20 zł. 18. Ktoś mnie pękł był. No, urzekł mnie ten pomponik. Bardzo. To jest jego guziczek? Ja nie wiem, co to jest w sumie, bo to jest tak jakby jego... no guziczek. Jak się mówi, ta kokarda męska mucha. Guziczek. No bo on błyszka ma wyżej i krzyczy. Tak, krzyczy.
On jest zdziwiony. Swetry w tych wszystkich dużych sieciowych sklepach są bardzo drogie. Niektóre są ładne, w Oysho były bardzo ładne, ale wiecie, sweter 200 zł. Taki sweter, który w sumie nosicie tylko w tym okresie świątecznym, bo ja na przykład nie lubię po okresie świątecznym, oprócz tego, że nie noszę swetrów. Nie lubię po tym okresie poświątecznym nosić takich rzeczy, które mają tylko jakiegoś bałwanka, jakiegoś... Jak on się nazywa? Mikołaja. No 200-250, takie są ceny swetrów w sieciówkach. I oczywiście te swetry w lumpeksach też są z sieciówek, ale już są z drugiej czy trzeciej ręki i jak je dobrze tam ogolicie, potagujecie, to będą bardzo ładnie wyglądały. To jest obowiązkowy zakup każdej lumpoholiczki. Golarka do swetrów. Golarka tak, w ogóle też do ubrań. Mi się wydaje. Tylko wiecie co, ja już mam chyba ze trzecią, ale niestety żadna z nich nie spełnia do końca moich oczekiwań i nie wiem, czy nie będę po prostu brała zwykłej golarki, takiej mam, wiecie, takiej męskiej golarki wielorazowej, tylko się żyletki wymienia i nie będę ich delikatnie golić. To tak można? Mhm. No kiedyś, nie, no kiedyś moja mama zawsze mi pokazywała, że można tą golarką zwykłą golić. Miałyśmy tą maszynkę, ale golarką wychodziło golenie lepiej, tylko trzeba robić to delikatnie, wiadomo, że... Ale mi się tego nie lubi. Ale tam jest twój sweter jeszcze. Tam jest twoja sukienka sweterkowa. Oj. Także no już nie jesteś taka biedna, już coś tam sobie kupiłaś, no. W międzyczasie ja wam pokażę z H&M-u sukienkę, którą sobie kupiłam, taką właśnie też sweterkową, więc pomyślałam, że wam pokażę, bo też mi się jakoś tak świątecznie kojarzy, ma tutaj bardzo fajne rozcięcia na rękawkach, jest takim małym półgolfikiem, to jest półgolfik już, myślisz? Myślę, że to już można jako półgolfik zaliczyć. I ona jest przepiękna, ma przepiękny taki czerwono-malinowy kolor tak naprawdę, prawda? Tak, jest śliczna. Taki... I no, ja już mówiłam, jak było z tą sukienką, więc... Kto ogląda nasze vlogmasy, ten wie. Ona kosztowała 30 chyba złotych? 30 złotych chyba kosztowała. Albo 35. 36. Albo 36. Widzicie, to te końcówki to w ogóle, kto by to spamiętał? Trochę mocno przylega jak na moje możliwości i na moje krągłości, no ale... Ale kolor jest ładny, przyznajcie, nie? Fajne rozcięcie na rękawkach. Daga, chyba masz kreację na Wigilię. Nie, jak zjem to będzie... Na Wigilię to lepiej jakieś worki zakładać na siebie. Ta sukieneczka jest bardzo fajna, jest do połowy łydki. Mega mi się podoba, jest bardzo mięciutka, przyjemna w dotyku. Nie wiem jaki ma skład, szczerze mówiąc, nie patrzyłam. Żeby wyskoza. Wyskoza? Wiskoza. 70% wiskozy, 30% poliamid. Wiskoza. Więc nie jest najgorzej. I bardzo mi się podoba i myślę, że będzie fajnie wyglądała właśnie do jakiegoś długiego swetra. A propos swetrów, których nie noszę. Jeden długi mam. I ogólnie miałabym swetry, tylko gdyby mnie nie gryzły. I polecam wam szukanie takich sweterkowych sukienek, bo ja widziałam ich sporo, były na przykład takie z golfem pięknym sukienki sweterkowe. I to jest sprawa absolutnie ponadczasowa, no tylko, że rzadko można na takie bałdy jak my trafić w tych lumpeksach, dlatego tylko taka jedna sukienka jest w Julii. No, zazwyczaj są bardzo małe rozmiary, więc takie. Jeżeli macie małe rozmiary, to jesteście farciarami, a jeżeli macie większe rozmiary, no to już jest... To nie tracicie nadziei, znajdziecie. To rzeczywiście jest taki uniwersalny ciuch. Ja w ogóle uważam, że swetry są uniwersalne. Jak kupujecie w lumpeksie swetry, to patrzcie sobie naprawdę na taki mega uniwersalny wzór lub świąteczny, który będziecie przez następne święta nosić przez ileś tam lat. Dlatego, że no szkoda jest tak ciągle kupować i wymieniać, a wydaje mi się, że swetry to powinno być coś, co rzeczywiście mamy na lata w swojej szafie. A na wiosnę też tego typu sukienki super wyglądają po prostu do jakiejś jeansowej kurtki. Mnogość. Następny sweter, o który również dramat. Był? Była drama. Ja się śmiałam z tego, że bierzesz taki sweter, ale tak, on kosztował 15 zł, ma takie ładne ściągawy na rękawkach. Ściągawy. ściągi? Nie, to ściągacze. Nie ta rodzina, ściągacze. Na rękawach. Jest bardzo przyjemny w dotyku. Ma rozcięcie tutaj po bokach na biodra. I ciebie chyba zachęcił skład, nie? Mi zachęciła cena, mi zachęcił kolor, mi zachęcił 15 skład. Złotych. W większości ten sweter jest z wełny owczej, więc to mnie zachęciło. Bo! Udało się trzeci raz!
Pokazujemy go, bo jest oczywiście golfo swetrem, ale też dlatego, że jest zielony. I zimowy taki... i patrzcie do czerwonych ust. Tak, zaraz przymierzę. Może być bardzo ładną stylizację, można z nim zrobić na święta, tak mi się wydaje. Gdzieś taki naszyjnik się plątał po domu z taką wielką, złotą, piękną, metalową kokardą. Nie mogę go... Ja nie mogę mieć pereł na szyi, bo ja się nimi cały czas bawię. Jest taka ciebie perla. Następnym razem będę gotować rosół z perłami, będę zanurzać końcówkę. To jest ten zielony kolor, jak widać, on jest taki dłuższy. Powiem, że do połowy udało nam bardzo długie nogi, także nie. Żebyście widzieli nie minę. Jest taki luźniejszy, rękawy też ma dosyć szerokie i golf też ma dość szeroki. Także niby nie, ale trochę szeroki jest. Super. Kolejny sweter, ostatni, został zakupiony przez Izę na Allegro, również na jakichś takich łachowych stronach z ciuchami z odzysku. I zobaczcie, czy jest słodki? Słodki, ma takie pomponiki, ma te pomponiki też na rękawkach, jest w takim bardzo jaśniutkim, błękitnym kolorze i jest niuluka. To pamiętacie, że kilka vlogów temu byłyśmy w centrum handlowym, żeby znaleźć jakieś swetry świąteczne, żeby wam pokazać, jaki jest wybór. A okazuje się, że tego wyboru tak naprawdę nie ma. I z jednej strony to dobrze, bo nie tworzy się kolejnych ton swetrów, a z drugiej strony, jakbyście akurat w tym roku zapragnęły osłodzić sobie te święta i ubrać się na kolorowo i wesoło, to ciężko jest coś dostać tak naprawdę. A tak naprawdę to jest moje ulubione słowo w ostatnim czasie. No i ten sweter ja znalazłam, idzie na Allegro, ponieważ stwierdziłam, że przeszukam trochę Allegro. Jeszcze zanim się wybrałyśmy do Ciucholandów, 12 zł. 12 zł. Oczywiście trzeba było nad nim trochę popracować, czyli odrobinę go ogolić, trochę mu przyszyć tutaj pompona, ale co tam, każda z nas umie tam złapać coś do ręki, a jak nie każda z nas, to poproście chłopaka, męża, też będzie umiał coś tam tutaj, wiecie, ogolić. Oni się potrafią golić, potrafią się golić. To jest sweter wam ogolą. Przyszyć potrafią? Potrafią. Bo trzeba ich posadzić do tego. W każdym razie to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Czasami ja słyszałam, jak nie jeden chłop babę ogolił, to do dzisiaj nie ma co do garka włożyć. Spójrzcie, jestem oczarowana. Pierwszy raz mam ten sweter na sobie, w sensie wcześniej go nie mierzyłam. Jest taki śliczny. Śliczny. Jesteś taka słodziutka w tym sweterku. Możesz iść na podbój świata. Każdy zwróci na ciebie uwagę. I każdy będzie chciał oderwać ci tego pomponika. Nie! Tylko nie mój pomponik! Jak widzicie, da się? Da się. Można na spokojnie, nie nerwowo. Chociaż wiele z was napisało, że u was w mieście nie ma takich sweterków teraz w lumpeksie, ale wydaje mi się, że po prostu część z tych sklepów, do których my chodzimy, to są hurtownie, które później rozsyłają po tym pierwszym rzucie te ciuchy do Ciucholandów w innych miastach, więc radzę wam po świętach pójść i poszukać, bo na pewno znajdziecie wtedy świąteczne swetry i pewnie będą w niższej cenie, bo u nas jest taki mankament. Właśnie wchodzicie do sklepu, do lumpeksu, bo jest napis wszystko po złotówce i grzebiecie, wyszukujecie świąteczny sweter, a pani mówi, że świąteczne swetry są na przykład po 30 zł za kilogram, więc wiecie, pewno szóste chodzą tutaj parami, ale też jest fajne to, że można znaleźć bardzo dużo ładnych swetrów dla mężczyzn. Także ta drożyzna świątecznych rzeczy to jedyny mankament, a tak zachęcamy was do chodzenia i kupowania z drugiej ręki. Słuchajcie, jestem tak śpiąca, że po prostu mówię do was i zasypiam, więc jeżeli nie mam dzisiaj energii, to wybaczcie. Z mojej strony zachęcam do przegrzebywania OLX-ów i Allegro, bo oczywiście, jak widać po moim przykładzie, można znaleźć perełki w bardzo, bardzo korzystnej cenie. Korzystne jest też to, że możecie sobie od razu wpisać na przykład rozmiar, który sobie szukacie. O! Jest dwa razy łatwiej, tak, bo wpisujecie, nie wiem, XL, XX, XL, XX, XX. Nie odwołuj się tylko do naszych przykładów. SM S. I będzie wam łatwiej znaleźć. Ja no właśnie jak szukałam tamtego sweterka, to wpisałam XL. Bardzo jestem ciekawa, które z tych swetrów przypadły wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, gdzie się oczywiście spisujemy. I oczywiście dajcie nam znać, czy też macie w swoim asortymencie sweter, który jest świąteczny. Czy w ogóle bawi was coś takiego, czy nie? Bo w Stanach i ogólnie za granicą często jest taka tradycja, że ludzie sobie podarowują swetry, takie najbrzydsze świąteczne swetry. No. I to ma być naprawdę śmieszne, zabawne, nawet na większości tych sweterków są takie na kołnierzyku naszyte metki, od kogo, dla kogo. U nas takiej tradycji nie ma, ale chyba tak powolutku się trochę tworzy, bo widzę, że ludzie sobie chętnie teraz dają sweterki brzydale, ale ciężko je dostać, więc zachęcamy do łowienia w lumpach. Bardzo serdecznie was kochamy, życzymy wam pięknego wieczoru.
Trzymajcie się jak zwykle bardzo gorąco, a my widzimy się już jutro. Tak. Lapsi! Papsi. Bajsi. La 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 la